Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, lokalna grupa działania, funkcjonuje już prawie że bez mała 10 lat, czyli przed nami zaszczytny już wypracowany jubileusz niedługo. Jesteśmy blisko Krakowa, a Kraków lubi jubileusze, więc my nie będziemy tutaj inni w tym zakresie, będziemy się cieszyli tym dorobkiem naszych 10 lat. Gmina Liszki położona jest w zachodniej części powiatu krakowskiego. Jest to jedna z średnich gmin spośród 17 gmin wchodzących w skład powiatu. Gmina Liszki znana jest z wyrobu kiełbasy liścieckiej, który to jest bardzo znany wyrób na terenie całego kraju, nie tylko. Co dwa lata odbywały się na terenie gminy Liszki święto kiełbasy liścieckiej. Bez współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Gmina Liszki współpracuje od wielu lat z lokalną grupą działania Korona Północnego Krakowa. W ramach współpracy gmina Liszki zrealizowała nas kilka zadań, m.in. rewitalizację wsi Morawica poprzez budowę chodnika. Witamy w gminie Liszki sąsiadującej z Krakowem. Gminie, która ma wiele atrakcji dla turystów i mieszkańców i serdecznie zapraszamy do nas. Nasze stowarzyszenie zostało założone na potrzeby uczestnictwa w programie pilotażowym Lider Plus. Następnie braliśmy czynny udział w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, a aktualnie przygotowujemy się do uczestnictwa w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, perspektywy na lata 2014-2020. Gmina Zabiewów liczy 25 tysięcy mieszkańców, jest położona bezpośrednio przy mieście Krakowie. Nie jest to gmina rolnicza, większość mieszkańców utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych. Tutaj funkcjonują również różne przedsięwzięcia gospodarcze, z których największym jest Krakowski Biznes Park, na terenie którego pracuje na dzień dzisiejszy około 4 tysięcy pracowników. Głównie są to mieszkańcy Krakowa. Gmina Zabiewów jest w rankingach Rzeczpospolitej od wielu lat uznawana za jedną z najlepszych gmin wiejskich w Polsce. Gmina Zabiewów jest jednym z członków lokalnej grupy działania Korona Północnego Krakowa. Łącznie gmina Zabiewów pozyskała w ramach uczestnictwa w LGD ponad 1 100 000 złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów to prawie 1 800 000 złotych. Zapraszamy wszystkich na teren gminy. Sądzę, że oferta, jaką przedstawiamy, będzie coraz bardziej wzbogacana, również w ramach kolejnych pieniędzy, które w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich uda się gminie pozyskać. Przynależność gminy do Korony Północnego Krakowa pozwoliła nam jak gdyby zrealizować szereg projektów, które bez tego nie uzyskałyby wsparcia finansowego, a więc możliwość ich realizacji byłaby znacznie ograniczona. Ponieważ nadszedł czas podsumowania projektów z programu rozwoju obszarów wiejskich z lat 2007-2013, a tak naprawdę 2009-2015, będziemy w tej chwili wchodzili i przygotowujemy się, ale właściwie tak z marszu do następnego okresu programowania 2014-2020, a będzie to tak naprawdę 2015-2022. Więc w związku z tym jest czas na takie podsumowanie tego, co zrobiliśmy, jakie podwaliny przygotowaliśmy na następny okres programowania.
Gmina Wielka Wieś to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w powiecie krakowskim. Niemalże 11 tysięcy mieszkańców, 12 miejscowości, dwie drogi krajowe przebiegające przez gminę, tereny pod działalność gospodarczą oraz piękne tereny turystyczne od Dolina Ojcowskiego Parku Narodowego, Jurajskie Parki Krajobrazowe. To wszystko powoduje, że gminą interesują się i przedsiębiorcy oraz turyści. Z Koroną współpracujemy od wielu lat, od początku działalności tej lokalnej grupy działania. Współpraca układa się bardzo dobrze. Mamy nadzieję na kolejne projekty, które będziemy wspólnie realizować i które się przyczynią do rozwoju poszczególnych sołectw w naszej gminie. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość uzyskania takich środków, dzięki którym zyskały poszczególne miejscowości w naszej gminie, zyskały dzieci, mieszkańcy i mamy nadzieję na kolejne środki w nowym programowaniu. Nasze stowarzyszenie podejmowało w czasie swojego prawie już 10-letniego działania szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, służących integracji tej społeczności, służących stymulowaniu tej społeczności do działania na rzecz swoich lokalnych ojczyzn. Działaliśmy również na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na swoim obszarze. Gmina Zielonki leży po północnej stronie Krakowa. Jest gminą najbliżej położoną w stosunku do centrum Krakowa. Od północy sięga otulina Ojcowskiego Parku Narodowego. Na dzień dzisiejszy gmina Zielonki liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców. Jest typowym zielonym przedmieściem Krakowa. No jest prawie 10 lat temu podjęliśmy inicjatywę wspólnie z 7 gminami założenia Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. W pierwszych latach były to wstępne pomysły. Została opracowana strategia dla Korony Północnego Krakowa i ze środków 2007-2013 gmina Zielonki skorzystała z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację potrzebnych w naszym obszarze terenu do uprawiania sportu, rekreacji, jak i placów zabaw. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie finansowania również znajdzie wsparcie z małopolskich programów i będzie dystrybutorem środków dla naszych gmin, które tworzą Koronę Północnego Krakowa i dzięki temu będzie mogła wspierać potrzebne zadania inwestycyjne, jak i miękkie projekty, które będą służyły naszym mieszkańcom. Beneficjenci, którzy składali wnioski do naszego stowarzyszenia, tutaj były one opiniowane. Często mogli też beneficjenci zyskać pomoc w ich uzupełnieniu. Wnioski te trafiały później do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po pozytywnej weryfikacji, po ocenie otrzymywały już ostateczną decyzję o dofinansowaniu. Gmina Michałowice znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, na północ od tego miasta, przy trasie łączącej Kraków z Warszawą. Mamy 10 tysięcy mieszkańców, powierzchni 51 km kwadratowych, 19 sołectw jest w gminie. Charakteryzujemy się tym, że bardzo mamy wysokie saldo migracji, drugie w województwie po gminie Zielonki. W ostatnich latach bardzo szybko przybywa nam mieszkańców. Mieszkańcy najczęściej Krakowa kupują tutaj działki, budują domy. Także zmienia się bardzo też struktura społeczna i gospodarcza z takiej typowej gminy rolniczej, którą Michałowice były przez dziesięciolecia do w kierunku sypialni dużego miasta. Gmina Michałowice
współpracuje ze Stowarzyszeniem Kolana Północnego Krakowa w zasadzie od samego początku. Byliśmy w grupie tych gmin, które wspierały stowarzyszenie przy założeniu. Później w drugim okresie programowania weszliśmy też jako członkowie do stowarzyszenia razem z pozostałymi gminami. W działaniu Odnowa i Rozwój Wsi pozyskaliśmy ponad 1 000 000 zł na 8 projektów. Oprócz Odnowy i Rozwoju Wsi korzystaliśmy również z małych projektów. Tam beneficjentem była zarówno gmina Michałowice, jak i stowarzyszenia i przedsiębiorcy z obszaru gminy. Gmina Michałowice zrealizowała m.in. projekt wydania monografii historycznej gminy Michałowice pod Krakowem. Mamy duże plany też na kolejny okres programowania. Mamy nadzieję, że Korona Północnego Krakowa pozyska również w przyszłym okresie programowania środki, z których będą mogły korzystać zarówno gminy, jak i stowarzyszenia, przedsiębiorcy działający na tym terenie. Dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Kolana Północnego Krakowa pozwoliło na rozwinięcie działalności innych organizacji znajdujących się także na tym terenie. Dużo korzyści odniosły stowarzyszenia takie jak koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, jakieś mniejsze organizacje zrzeszające chociażby seniorów. Bardzo duże środki zostały przeznaczone na rozwój sportu i rekreacji. Gmina Kosmyrzów-Lubarzyca należy do średnich gmin w województwie małopolskim. Liczy 14,5 tysiąca mieszkańców, 25 miejscowości. Największym takim sukcesem w tym momencie, o jakim możemy mówić, to jest oddanie w ubiegłym roku połączenia drogą dwupasmową z Krakowem. Jak wiemy, miasto generuje rozwój, ale także i inspiruje gminę do tego, aby ten rozwój był bardzo wysoki, patrząc na upodobania mieszkańców, którzy przeprowadzają się do naszej gminy, chociażby z Krakowa. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa nasze Centrum Kultury mogło rozwinąć skrzydła. Dzięki temu, że budynek, w którym funkcjonujemy, został zrewitalizowany, mamy szansę, aby prowadzić tu wspaniałe zajęcia na wysokim poziomie. 28 sekcji, różne uroczystości, konferencje, wydajemy publikacje, biuletyny. Także dzieje się dużo właśnie dzięki Koronie. Znajdujemy się w miejscowości Kosmyrzów, na jednym z 6 placów zabaw, które powstały w ostatnim okresie czasu w ramach współpracy gminy Kosmyrzów-Lubarzyca z lokalną grupą działania Stowarzyszenie Korony Północnego Krakowa. Współpraca naszego samorządu ze Stowarzyszeniem Korony Północnego Krakowa pozwoliła na rozwiązanie wielu drobnych, ale istotnych spraw. Pozwoliła na rozwinięcie wielu inicjatyw, nie tylko podejmowanych przez władze samorządowe, ale również przez organizacje pozarządowe, jak i mieszkańców naszej gminy. Wydatkowaliśmy około 13, nawet właściwie może poprzez różnego typu projekty wspólne z innymi lokalnymi grupami, około 13 do 14 milionów. To jest jedna jakby sprawa, przełożyło się to na to, że zarówno wzmocniliśmy różnego typu działalności, jeżeli chodzi o nasze gminy, jak również bezpośrednio społeczność lokalną. Wykrystalizowały nam się sprawy związane z tym, w jakim kierunku chcemy iść i co chcemy dalej robić, czyli na pewno dziedzictwo kulturowe, na pewno ekologia, ale jeżeli chodzi o ekologię, to przede wszystkim dydaktyka, jeszcze raz dydaktyka, bo trzeba się po prostu wzajemnie różnych rzeczy uczyć.
Gminę Igołomia Wawrzynczyce zamieszkuje 7600 mieszkańców, powierzchnia gminy 6200 hektarów. Jest to gmina podkrakowska, ale jest gminą wiejską, typowo rolniczą. Słynie z urodzajnych, bardzo dobrych gleb, które sprzyjają prowadzeniu intensywnej produkcji warzyw. Warzywa zaopatrują rynki nie tylko krajowe, ale wiele rynków europejskich. Od 8 lat gmina organizuje dożynki warzywne nazywane Małopolskim Świętem Warzyw, na którym to święcie promuje się nasze produkty warzywne. Na każdym Małopolskim Święcie Warzyw odbywają się targi produktów lokalnych, na których to nasze panie z kół gospodyń wiejskich promują nasze produkty regionalne, które są robione na bazie naszych warzyw produkowanych tutaj w gminie Igołomia Wawrzynczyce. W imieniu całego samorządu gminy Igołomia Wawrzynczyce chciałem serdecznie podziękować zarządowi Stowarzyszenia Korony Północnego Krakowa za bardzo dobrą współpracę. To dzięki tej lokalnej grupie działania gmina Igołomia Wawrzynczyce była znaczącym beneficjentem. Współpraca w ramach tego stowarzyszenia zmobilizowała nasze organizacje pozarządowe, nasze stowarzyszenia do większej aktywności. Liczymy, że w nowym programowaniu unijnym ta współpraca będzie podobnie jak dotychczas dobra, a była bardzo dobra, i ponownie uda nam się skutecznie jako gminie sięgać po te środki zewnętrzne.